towarzysze, więc jestem troszkę chory. No i jest to zła wiadomość, gdyż najprawdopodobniej jakość tego filmu będzie troszkę gorsza niż by była. No niestety weekend liczy tylko 2 dni, a jutro wybieram się na cały dzień na Fête Lituvrière. Jest to impreza dla mnie całodniowa, gdyż no jest to 40 km od Paryża, ale ode mnie no to jest 60 km, więc 2 razy rano, wieczorem zostanę tam maksymalnie. Więc no a to, co chciałbym nagrać, wydaje mi się ciekawe. No więc w tej chwili ostatnio zmieniłem strategię, no więcej filmów nagrywam z samochodu. Także zacząłem nagrywać z pracy, no i w pracy nagrywam krótkie filmiki. I te filmiki krótkie, które tam jestem w stanie nagrać w ciągu 5 minut, cieszą się nawet sporą popularnością. No ale także trzeba od czasu do czasu nagrywać filmy długie. I ten filmik właśnie będzie miał charakter długi. No i regularnie, wielokrotnie jestem krytykowany za to, że należałoby zmienić formułę kanału, należałoby robić właśnie takie filmy dostosowane do tej formuły, jakie są na YouTubie, czyli filmy krótkie, dobrze montowane i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ja przyjmuję tą krytykę, zdaję sobie sprawę, że no, od strony technicznej pewne rzeczy mogłyby być zrobione lepiej, ale jednak na własną obronę chcę powiedzieć, że no, dobry filmik przemycający pewne treści ideologiczne no, może odnieść duże pole rażenia, duże efekty wtedy, kiedy no, już jest grunt przygotowany na właśnie na tą ideologię. No, jeśli chodzi tutaj o naszych konkurentów politycznych, jakąś tam skrajną prawicę, czy też różnych neoliberałów, no to powiedzmy sobie to szczerze, no, grunt jakiejś tam ideologii antykomunistycznej, no to jest w Polsce przygotowywany właściwie od zawsze. Od zawsze, no jak można tutaj jeszcze sięgnąć do czasów Marksa, do manifestu komunistycznego, już wtedy mieliśmy właśnie panujących władców, którzy straszyli komunizmem. Później oczywiście tym komunizmem straszono wielokrotnie. Później mieliśmy cały ten propagandowy interes o nazwie Wolna Europa i różne organizacje, jak i media finansowane przez świat zachodni, głównie przez Kongres Stanów Zjednoczonych. No a już patrząc na ostatnie 30 lat, no to mamy tutaj takie nieustające pranie mózgów poprzez media, poprzez szkoły, poprzez różne instytuty takie jak Instytut Pamięci Narodowej, które po prostu regularnie produkują różne treści. W tej chwili już no, te pokolenie, które dominuje na internecie, czyli pokolenie jakichś nastolatków, to już są ludzie, którzy po prostu no, urodzili się gdzieś na przełomie tysiącleci i oni po prostu no, przeszli cały ten proces edukacyjno-propagandowy, jakby no, ich mózgi zostały dostosowane do tej propagandy, która jest obecnie no, lansowana przez naszych wrogów, dlatego też tak trudno się przebić przez ten właśnie mur propagandy antykomunistycznej. Ja wam chcę, towarzysze, powiedzieć, no, że praca, którą ja tutaj staram się prowadzić, nie jest to praca krótkoterminowa, że no oczywiście fajnie by było no, wierzyć w takie cuda niewidy, no, że jednego dnia zbudujemy kanał, drugiego dnia wystartujemy w wyborach, trzeciego dnia miliony osób zaczną oglądać kanał o profilu komunistycznym, czwartego dnia stworzymy partię i wszystko będzie fajnie, wszystko będzie cacy. No nie, to tak niestety nie będzie. Proces odbudowania ideologii komunistycznej czy też marksistowskiej w Polsce jest to proces, który właściwie no, mamy tutaj pewne zaniechania jeszcze od roku 56, więc właściwie no, wbrew temu, co tutaj mówią nam różni nasi wrogowie, no, komunizm nie skończył się w roku 89. No, w każdym razie ci ludzie, którzy rządzili w PZPR w latach 80., jacyś tam Kwaśniewscy czy Jaruzelscy, no to oczywiście z marksizmem, komunizmem nie mieli nic wspólnego. No więc jest to jakby dłuższy temat, kiedy dokładnie no, skończył się ten marksizm w Polsce. W każdym razie ja bym tutaj użył pewnej analogii rolniczej. No, ostatnio nagrałem film o ekologii,
Oczywiście, no, to był długi film. No. To jest tak, że im dłuższy film, tym większa krytyka. No, jak staram się poruszać tematy niezbyt takie oczywiste, a tutaj właśnie kwestia no, wielkich produkcji żywności w farmach z wielkiej płyty i okazał się tematem nieoczywistym. Poleciała krytyka. No ale między innymi efektem tej krytyki było to, że powiedziano: a ty, towarzyszu Michale, nie znasz się na rolnictwie. Oczywiście tam powiedział, że się nie znam właściwie na wszystkim. I na rolnictwie, i na fizyce, i na tym, i na tamtym. Ale dobra, pojawił się temat: nie znam się na rolnictwie. Więc może się i nie znam, ale użyję analogii rolniczej. Mianowicie no, w tej analogii rolniczej, no właśnie w tej analogii, którą ja zwalczam, bo ja jestem za tym, żeby wprowadzić no, produkcję żywności w tych farmach z wielkiej płyty. No, ale tak jak to rolnictwo było produkowane w ramach kapitalizmu, no to był właśnie ten proces karczowania lasu. Bo trzeba było najpierw ten las ściąć albo spalić, później trzeba go było zaorać i dopiero wtedy można było siać. Więc ja nie wiem, czy dzisiejszy etap odbudowy ideologii komunistycznej to na pewno nie jest etap żniw. No, to jest jasne. No, pytanie, czy to jest etap siewu, czy to jest etap orki, czy to jest etap karczowania lasu. Ja się obawiam, że to jest ten pierwszy etap, że po prostu no, jest jakby tak bardzo tutaj zachwaszczona ziemia ideologią antykomunistyczną, że po prostu zadaniem dzisiaj komunistów jest po prostu takim sierpem czy tam siekierą, bo to właściwie coś takiego to się siekierą robi. W każdym razie jedno jest pewne, wiadomo, że sam tej pracy nie wykonam. Jak bardzo bym się nie starał, to nie jest praca dla jednej osoby, to nawet nie jest praca dla jednego zespołu redakcyjnego. No, że ja mogę oczywiście rozszerzać zespół redakcyjny o towarzysza Bruno, o Monikę, o tutaj wszystkich pozostałych towarzyszy, no to, ale to jest praca, no, dziesiątek, czy też no, przynajmniej dziesiątek osób, które no, byłyby przygotowane ideologicznie i merytorycznie do tego, żeby na pewne tematy się wypowiadać. No w każdym razie bardzo mnie cieszy to, że pojawił się kanał w Komunizmie 24, no i jakby prowadzący ten kanał towarzysz też no, przyjmuje taką strategię troszkę jak ja, czyli po prostu no, nie skupiamy się na jakichś takich bezpośrednich korzyściach, tylko poruszamy różne tematy historyczno-polityczne, ekonomiczne. W każdym razie ja tą strategię odbudowywania komunizmu, to jest strategia na lata i te rzeczy, które ja tutaj staram się głosić, przekazywać, są to rzeczy adresowane przede wszystkim do kandydatów dla przyszłych kadr politycznych. No, to nie są tematy dla wszystkich, no bo oczywiście jak ktoś tam zobaczy, no miałbym rozmawiać z pierwszym lepszym robotnikiem, chociażby robotnikiem pracującym w mojej chłodni i nawet gdyby on znał język polski i powiedział mi: słuchaj, no to podobno komunizm to jest fajna rzecz i podobno ty jesteś komunistą. Co ty masz mi do zaproponowania? A ja bym mu powiedział: słuchaj, wejdź na mój kanał, tam jest 900 filmów. I on by otworzył ten kanał, właśnie tam 900 filmów, widzi jakieś tam kobyły, godzina, półtorej godziny. I powiedział: chłopie, ja nie mam czasu, ja tutaj mam takie i inne obowiązki. No ja sobie jakby doskonale zdaję z tego sprawę, więc ten etap działalności, który ja prowadzę, to jest etap, no, w którym tutaj celuję przede wszystkim w kadry, w ludzi, których te rzeczy właśnie historyczne, ekonomiczne interesują, którzy też no, niespecjalnie się jakby spieszą, czy tam filmik trwa 10 minut, czy 2 godziny. Jeśli tematyka ich interesuje, oni to wysłuchają, ich to zainspiruje i zainspiruje w ten sposób, że być może za pół roku, być może za rok napiszą na ten temat artykuł, napiszą książkę, otworzą kanał na YouTubie, będą mieli własną gazetę. Jednym słowem, no, być może nigdy nie będzie między nami jedności politycznej, być może nigdy nie stworzymy jednej organizacji, ale po prostu no, pewne tezy, które ja poruszam,
no to być może oni też poruszą, być może troszkę z innego odcienia, no ale jednak gdzieś ta myśl krytyczna wobec kapitalizmu, poszukiwanie odpowiedzi, jak odbudować ten marksizm, no wszystko to, mam nadzieję, przygotuje grunt dla jakichś przyszłych pokoleń, znaczy mówiąc o przyszłych pokoleniach, ja myślę w kategoriach, załóżmy za lata 2 czy 3, kiedy już będzie nas wystarczająco dużo, kiedy troszkę ta ideologia okrzepnie, kiedy troszkę od strony instytucjonalno-organizacyjnej okrzepniemy, kiedy będą jakieś rzeczy nie tylko w internecie, ale także będą książki, będą gazety, będą dobrze działające strony internetowe, wtedy być może będzie czas na żniwa, na to, że jakiś młodszy towarzysz, taki właśnie jak towarzysz Witczak, który ma tutaj poukładane te wszystkie sprawy montażu, czuje jakby, co interesuje obecną młodość. Być może ktoś taki zrobi kanał, który oczywiście będzie dużo, dużo popularniejszy od kanałów Komunizmie 24 czy Odrodzenia Komunizmu. I ja tego życzę. W każdym razie póki co będę kontynuował tradycyjną formę i teraz już pora przejść do zasadniczej treści. No dobrze, czyli dzisiaj tematem dzisiejszych zajęć, dzisiejszego wykładu, czy jak to tam nazwiemy, jest termin państwowy kapitalizm. Oczywiście dla tych, którzy troszkę no, interesują się marksizmem, także działalnością polityczną w Polsce, no, tydzień temu w Polsce, w Warszawie odbyła się impreza Weekend Antykapitalizmu, potocznie nazywana też Weekendem Kapitalizmu, gdyż pojawił się tam znany lobbysta na rzecz europejskich korporacji Piotr Ikonowicz. No ale dobrze, no, przechodząc do meritum, no to ten Weekend Kapitalizmu organizowany przez Pracowniczą Demokrację, no to właśnie ta Pracownicza Demokracja, taką biblią tej organizacji, jest książka Państwowy Kapitalizm w Rosji. Napisana właśnie przez Tonego Cliffa. Tony Cliff był przywódcą tej organizacji matki, tej Pracowniczej Demokracji, organizacji o nazwie Socialist Workers Party. No w każdym razie członkowie tej organizacji SWP, a także Pracowniczej Demokracji, no to w takim międzynarodowym slangu marksistowskim, pewnie jutro tego slangu być może będę używał, idąc na Fetli Tuwrier, gdzie właśnie będzie zjazd różnych organizacji, głównie trockistowskich, ale nie tylko, no to ponieważ jest mnóstwo sekt trockistowskich i oni sami między sobą tam nie, no, nazwy nie są specjalnie jakby dużo znaczące, no bo jeśli załóżmy wzięlibyśmy tam, nie wiem, taką nazwę jak Socialist Workers Party, no to w Wielkiej Brytanii też jest była czy jest partia o tej samej nazwie, Socialist Workers Party. Więc no tutaj trzeba mieć jakiś taki, no coś więcej wiedzieć, no. Więc wiele tych nazw partyjnych się powtarza, no wiadomo, że to jest tam kilka słów na krzyż, które się powtarzają, że albo zawsze jakiś socjalizm, albo jakiś komunizm, albo jakiś marksizm, ani tak dalej, i tak dalej. Zawsze też jakaś partia, albo grupa, albo coś tam. Więc no, w tym slangu, no to oni funkcjonują jako klifowcy, ewentualnie klifiści, klifites, tak z angielskiego, no ale taką mają też inną żartobliwą nazwę, właśnie państwowi kapitaliści. Ten wykład jest jakimś takim początkiem moich rozważań na temat państwowego kapitalizmu. Od razu powiem, że ten temat tego filmu został spowodowany wielokrotnymi pytaniami pojawiającymi się w komentarzach dotyczącej mojej analizy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, procesów, które tam miały miejsce, no i między innymi właśnie dość rozpowszechnionej no zarówno w Polsce, jak i w internecie te tezy, że ZSRR był krajem, w którym był państwowy kapitalizm. Więc proszono mnie o to, żebym się na ten temat wypowiedział. No i właśnie no, myśląc na ten temat, jak ja mogę odnieść się do państwowego kapitalizmu, no to właśnie no, to, co będziecie oglądać, jest efektami tych przemyśleń i wydaje mi się, że dzisiaj tego tematu nie skończę, być może jest to pierwsza część, nie wiem ile tych części będzie, no ale zobaczymy. No dobrze, czyli rozważania dotyczące państwowego kapitalizmu i teorii Cliffa. Należałoby rozpocząć od takiej konstatacji, że zarówno Pracownicza Demokracja jest nic nieznaczącą sektą, no jakby
Gdybyście chcieli dokonać jakiegoś sondażu opinii publicznej warszawiana czy Polaków, być może w Warszawie to jeszcze ktoś kojarzy, ale tak jakby ogólnie w Polsce zapytać, czy słyszeliście o pracowniczej demokracji, to tak pewnie 0,0000 i tak dalej, gdzieś tam na końcu, po którymś tam miejscu po przecinku być może byłaby jedynka, i mniej więcej tyle osób słyszałoby o pracowniczej demokracji, więc mamy po prostu z pewną marginalną sektą. Troszkę inaczej, troszkę inna sytuacja dotyczy brytyjskiej Socialist Workers Party. Był taki moment lat temu 15, w czasie wojny w Iraku, tej dużej wojny w 2003 roku, kiedy to w wojnę to między innymi była zaangażowana Wielka Brytania i właśnie w Wielkiej Brytanii były organizowane duże demonstracje antywojenne i na bazie kiedy ja mówię duże demonstracje antywojenne, to tam chyba uczestniczyło jednego dnia w Londynie milion osób. O takiej skali my mówimy, więc to nie jest byle co, milion osób na ulicy. To wystarczy to porównać jakiś czas temu, przy okazji ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, ta koalicja europejska zrobiła wiec dla Tuska, który specjalnie przyjechał na ten wiec, i na tym wiecu było 10 tysięcy osób, podobno. Czyli mamy tutaj jakby tą różnicę, że mamy partię prawie że rządzącą, która jest w stanie wyprowadzić na ulicę 10 tysięcy osób, a tamci właśnie ta koalicja antywojenna Wielkiej Brytanii zorganizowała demonstrację na milion osób. Takim owocem politycznym tej koalicji antywojennej był później blok polityczny, który tam startował kilka razy w wyborach. Twarzą polityczną tego bloku politycznego był niejaki George Galloway. Możecie sobie go wpisać na YouTubie, taki dawny poseł Labour Party, który jednak się tam zradykalizował i jest... Więc było kilka podmiotów, był ten Galloway, była Socialist Workers Party, byli też jacyś muzułmanie, ta koalicja wyborcza o nazwie Respect, ona tam dostawała, chyba tam z 5% głosów dostała, musicie se sprawdzić, ale jak na warunki takiej lewicy trockistowskiej, to całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście, jak to zwykle u trockistów bywa, każdy sukces trzeba spieprzyć, i oczywiście jak tylko pojawi się troszkę więcej osób na kanapie, to od razu musi dojść do rozłamu, więc ta koalicja Respekt szybko się rozpadła i jakby Socialist Workers Party wróciła do punktu wyjścia, do jakiejś tam marginalnej brytyjskiej sekty, ale oczywiście nie można tego porównywać z tym, co jest w Polsce. Ta jednak organizacja brytyjska to ma chyba własny tygodnik cały czas, Socialist Worker, mają jakieś tam takie pismo teoretyczne, już nie pamiętam nazwy, chyba Socialist Review, ale to trzeba byłoby sprawdzić, więc organizują przynajmniej raz czy dwa razy w roku, raz w roku w lipcu mają taki duży zjazd o nazwie Marksizm, ale mają też jakieś inne zjazdy, więc tam ja jestem subskrybentem ich kanału na YouTubie. Kanał nie jest zbyt popularny, tam ma chyba 6 tysięcy wyświetleń, więc zaledwie 4 razy więcej niż kanał Odrodzenie Komunizmu, ale są tam czasami wystąpienia, które słucham. Dobrze mi się słucha na przykład tego, jak mu tam, Aleksa Kalinikosa. Właśnie zdałem sobie sprawę z faktu, że jeśli tak będę kluczył od dygresji do dygresji, to na pewno dzisiaj tego filmiku nie skończę, ale są tacy, którzy twierdzą, że ich nie interesuje treść tego, co ja mam do powiedzenia, jakiś tam treść przewodnia, wykładu, tylko właśnie dygresję, że najciekawszym tutaj elementem wypowiedzi towarzysza Michała są dygresje. Dobra, więc nie będę zmieniał konwencji. Kontynuując myśl, to chciałbym powiedzieć, że mamy marginalną sektę Socialist Workers Party, która głosi teorię państwowego kapitalizmu. I chciałbym powiedzieć, że
W moim przekonaniu Tony Cliff, pisząc tą teorię, wymyślając tą teorię, no to on się inspirował inną marginalną teorią ekonomiczną. I ta marginalna ekonomiczna, no to gdzieś tam pewnie, no można by to tam nazwać, nie wiem, jakaś szkoła austriacka, jakieś tam Hayeki, Misesy i tak dalej, i tak dalej. No w formie takiej popularyzatorskiej to jest to, co jest głoszone na kanale Prostacka Ekonomia. No i możecie sobie właśnie wejść na ten kanał Prostacka Ekonomia i tam macie taką utopijną wizję systemu kapitalistycznego. To znaczy dla nich idealny system, oni ogólnie są strasznie wyczuleni na kwestie roli państwa w gospodarce. Więc dla nich no to jakby no idealny system kapitalistyczny to jest system kapitalistyczny no właśnie pozbawiony tej ingerencji państwa. Więc no tam, gdzie pojawia się państwo, tam, gdzie pojawia się jacyś urzędnicy, tam, gdzie pojawiają się jakieś ograniczenia, jakieś cła, jakieś protekcje, jakieś dotacje, to już nie jest prawdziwy kapitalizm. No i oni właśnie tworzą dla nich, no to, co oni głoszą, to jest jakieś no, bardziej z pogranicza sekty religijnej niż realnej ekonomii. No w każdym razie, no to, co ten system, który oni mówią właśnie o tym prawdziwym kapitalizmie, no to jest właśnie no, system nigdy realnie nieistniejący. I właśnie w dalszej części mojej wypowiedzi będę starał się to udowodnić. No w każdym razie no, jest takie sztuczne przeciwieństwo. Sztuczne przeciwieństwo to znaczy z jednej strony mamy prawdziwy kapitalizm opierający się no, właśnie na tutaj na tej prywatnej własności no, i takiej wolnej przedsiębiorczości właśnie tych biznesmenów. Z drugiej strony mamy kapitalizm państwowy, czyli kapitalizm prywatny, kapitalizm państwowy. No i nie bez przyczyny właśnie podkreślam fakt, że dwie szkoły, o których my tutaj mówimy, czyli ta szkoła austriacka i ta szkoła Tonego Cliffa, no to są dwie jakieś tam sekty na marginesie życia publicznego. No i tutaj właśnie być może dlatego no Tony Cliff, tworząc tą swoją teorię, no to on właśnie, no dla niego punktem wyjścia, no Tony Cliff jest chyba jedyną osobą, która uwierzyła w to, że prawdziwy kapitalizm to jest kapitalizm bez właśnie ingerencji państwa w gospodarkę i on właśnie w opozycji do tego kapitalizmu, który tam przedstawia szkoła austriacka, zdefiniował Związek Radziecki jako formę kapitalizmu, tylko właśnie państwową. No, czyli podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, no to no, mamy z jednej strony pewien mit stworzony przez szkołę austriacką, że kapitalizm to jest jakiś taki idealny system no, właśnie tej wolnej przedsiębiorczości bez ingerencji państwa. Mamy następnie no, pewnych szkodników na płaszczyźnie marksizmu właśnie tych klifowców, którzy powtarzają ten mit, tylko modyfikując go właśnie do swoich potrzeb tutaj propagandy antysowieckiej. No i kiedy ja mówię, że to jest mit, no to po prostu najłatwiej się rozprawić z tym mitem, przedstawiając historię kapitalizmu właśnie nie w sposób idealistyczny, jak ten kapitalizm mógłby powstać, jak ten kapitalizm mógłby wyglądać, tylko jak on realnie powstał. I czyli po prostu no, dalsza część filmu to będzie historia kapitalizmu. Ja będę bronił tezy, że ten kapitalizm, no, teza w żaden sposób nie jest oryginalna. No, po prostu no, ja jestem zwolennikiem jakby tezy, że kapitalizm ma swoje korzenie w europejskim średniowieczu. No ale wracając jeszcze, no, jeśli mielibyśmy przeanalizować to, co było przed średniowieczem, czyli epokę starożytną, no to my oczywiście widzimy w tej epoce starożytnej różne elementy no, systemu kapitalistycznego, można tak powiedzieć. I to jest jakby już pierwsza rzecz, która, no, gdybyśmy my mieli przyjąć założenia tej szkoły austriackiej, to znaczy, że no, ich takim
głównym założeniem jest to, że po prostu kapitalizm jest system naturalnym. Że po prostu jeśli stworzymy idealne warunki cieplarniane, weźmiemy sobie jakąś bezludną wyspę, wrzucimy tam jakichś ludzi, no to ci ludzie w sposób naturalny stworzą między sobą właśnie rynek, powstanie w ten sposób jakiś taki kapitalizm na mikroskalę. No ale w każdym razie no dla nich jest to system naturalny. To gdybyśmy my mieli przyjąć to założenie, że kapitalizm jest systemem naturalnym, no to mamy od razu problem z jakąś taką analizą ekonomiczną historii starożytności. No bo tak, no jeśli analizujemy to społeczeństwo kapitalistyczne mniej więcej tam od X-XI wieku w Europie, no to oczywiście z różnymi wyjątkami można powiedzieć, że ostatnie 1000 lat, czyli te 1000 lat, kiedy ten kapitalizm miał ileś różnych etapów, ale na każdym etapie ten kapitalizm się coraz bardziej rozwijał, coraz bardziej pogłębiał i mamy właściwie do czynienia z nieustannym, ciągłym wzrostem produkcji, wzrostem tych stosunków kapitalistycznych, wzrostem rozszerzania się tego systemu, wciągania w ten system coraz to kolejnych krajów. No i najprawdopodobniej od jakiegoś czasu oczywiście doszliśmy do jakiegoś takiego punktu końcowego, bo po rozpadzie bloku wschodniego to tych krajów, które nie byłyby tak całkowicie włączone w ten system kapitalistyczny, czyli podporządkowanie dzisiaj właśnie tym międzynarodowym instytucjom finansowym, to jest rzeczywiście niewiele. Więc tam załóżmy, że jakoś się tam broni Korea Północna, a może tam jeszcze kilka innych krajów by się znalazło, ale nawet one już dzisiaj, chcąc, nie chcąc, jakoś są tam włączone w ten międzynarodowy tutaj system. System kapitalistyczny, tak jak go opisał Marx, to dlaczego ten Marx się tym kapitalizmem fascynował, to on ma w sobie taką tą wewnętrzną dynamikę sprawiającą, że mamy tutaj do czynienia z jakimś tam nieustającym rozwojem. Więc teraz jakby pojawia się pierwsze pytanie. Dlaczego, jeśli ten system kapitalistyczny ma charakter naturalny, to właściwie po co ludzkość straciła tam kilka tysięcy lat? Mieliśmy, załóżmy, społeczeństwo tam jakieś mezopotamskie, jakieś tam starożytne piramidy w Egipcie, w Chinach, to załóżmy 3000 lat przed pojawieniem się Chrystusa. To po co właściwie ludzkość straciła te kilka tysięcy lat? Po co na przykład taki Rzym się rozpadał? Jeśli gdyby ten system kapitalistyczny miał charakter naturalny, naturalny rozwój, ciągły rozwój produkcji, ciągły jakby taka ekspansja człowieka doprowadziłaby do tego, że ludzkość być może znalazłaby się na tym etapie rozwoju, na którym jest obecnie, dużo, dużo wcześniej. Jakbyśmy my wzięli teraz jakiegoś takiego przedstawiciela prostackiej ekonomii, wzięlibyśmy go do tablicy i zadawali mu proste pytania, tak żeby on musiał szybko odpowiedzieć. I zadalibyśmy mu pytanie, jakie są dla ciebie kluczowe elementy systemu kapitalistycznego. To on by zaczął wymieniać. On by powiedział, że załóżmy, nie wiem, lichwa. Mamy w starożytności, mamy lichwę, wystarczy sięgnąć do Biblii, wystarczy sięgnąć tutaj do Jezusa. On by powiedział handel. Znowu, w starożytności mamy jakiś tam Fenicjan i tak dalej. Handel jest. I tak można by go dalej tutaj wypytywać. Mogłaby się pojawić kwestia, jakaś taka masowa produkcja i uniformizacja tej produkcji. Jeśli mielibyśmy tutaj przeanalizować produkcję floty wojskowej, na przykład floty greckiej albo tam floty rzymskiej. Jakbyśmy mieli zobaczyć uzbrojenie legionistów rzymskich. Widzimy, że to uzbrojenie to jest takie robione fabrycznie, że ci wszyscy legioniści mają takie same ciuszki.
No ale dobrze, no jakby kwestia uzbrojenia co do tego, jakby być może ten temat należy pominąć, być może powiedziałem głupoty, no ale tam, gdzie nie powiedziałem głupoty na pewno, no to jest kwestia jakby, no, produkcja statków. Więc mamy taką, mamy taką tam historię z czasów właśnie wojen grecko-perskich. No i to jest właśnie tam cała ta historia bitwy morskiej, bitwy pod Salaminą. No i tam jest, no, o ile dobrze pamiętam tą historię, no to była to historia taka, że tam właśnie jest jakaś sobie przepowiednia, że idzie duża armia perska, no i oni tam mówią, no to jak my mamy tutaj walczyć no, z tymi Persami? No to oni tam w tej świątyni delfickiej, to oni mówią, słuchajcie, no musicie się bronić za drewnianymi murami. No to oni wtedy wykombinowali, aha, no więc my musimy drewniane mury, to znaczy, że musimy budować statki. I oni bardzo szybko tam wybudowali chyba 200 statków, czy już nie pamiętam sobie, możecie sprawdzić. No, na tyle dużo tych statków wybudowali, no w każdym razie małe miasto Ateny na tyle wybudowało dużo statków, że było w stanie postawić większą flotę niż gigantyczne Imperium Perskie. No, czego to dowodzi? No, to dowodzi, że no, siły wytwórcze już w takich Atenach były wystarczająco duże, no, że no wiadomo, że produkcja statków i to takich statków no, bojowych, no to w końcu miały być statki, w których tam miały się tam strasznie, strasznie dużo ludzi zmieścić. No, to nie są rzeczy, które można, no bo jeszcze ktoś mógłby powiedzieć, a bo tam no... bo powiedziałeś tutaj uzbrojenie, ale uzbrojenie to może zrobić jeden kowal. To nie trzeba do tego no, pracy zespołowej. Więc dlatego się z tego wycofałem. Rzeczywiście uzbrojenie może wykonać rzemieślnik, ale no, produkcja statków i to tak szybkiej ilości, w tak krótkim czasie zbudowania tak dużej floty, no to oczywiście wymaga odpowiedniego poziomu sił wytwórczych. Do czego zmierzam, towarzysze? Otóż do tego zmierzam, że wszystkie te czynniki wskazane przez jakiegoś tam właśnie Austriaka, no, tego no, przedstawiciela austriackiej ekonomii, no to on powie, że weźmie handel, weźmie lichwę, weźmie rozwój sił wytwórczych, a z tym rozwojem sił wytwórczych, no to w końcu się bierze rozwój technologiczny. No. Więc to wszystko razem powinno doprowadzić do takiego czary-mary powstania kapitalizmu i ekspansji tego systemu. To nie nastąpiło. To nie nastąpiło, no i właśnie no, streszczając wszystkie pozostałe części tego wykładu, już teraz mogę powiedzieć główną tezę. To nie nastąpiło, gdyż zabrakło kluczowego czynnika, mianowicie tym czynnikiem jest państwo. No i teraz... Więc moja teza jest taka, że rozwój kapitalizmu, tego kapitalizmu, jaki znamy, tego kapitalizmu, który stał się systemem dominującym na obecnej planecie w roku 2019, jest to połączenie ilość różnych czynników pod właśnie kuratelą państwa. Nie ma kapitalizmu bez państwa. Bez państwa mamy do czynienia po prostu z rozwojem kilku poszczególnych dziedzin, które jednak nie doprowadzają same w sobie do tego, że mamy do czynienia z tym, czy nam się kojarzy kapitalizm no właśnie dzisiaj. No to dlaczego Marx ten system kapitalistyczny podziwiał, no bo i to jest właśnie ta kluczowa rzecz. No, jeśli my mielibyśmy przeanalizować no, kilka różnych imperiów, mamy no, państwo chińskie, mamy imperium rzymskie, można by tam przeanalizować jeszcze jakieś tam właśnie monarchie perskie, jakieś i tak dalej. No. No ale skupmy się na Chinach i skupmy się na Rzymie, starożytnym Rzymie. No to my widzimy, że od strony rozwoju sił wytwórczych, no to najprawdopodobniej same Chiny, no to były znacznie bardziej rozwinięte od, nie dość, że
poszczególnych państw europejskich, to w dodatku najprawdopodobniej same Chiny jeszcze w XVII wieku były bardziej rozwinięte od wszystkich państw europejskich razem wzięte. No. To jest jakby sprawa kluczowa, no, że Chiny miały potencjał produkcyjny, ten rozwój sił wytwórczych, miały potężny, miały dobrze rozwinięte właściwie i branże przemysłu lekkiego, i przemysł stoczniowy, i tak dalej. Już nie chce mi się o tym mówić po prostu. No, weźmiecie sobie jakieś tam analizy statystyczne, no to wam wyjdzie, że po prostu, no to są oczywiście kwestie przybliżone, no ale że te Chiny miały na tyle duży potencjał, że one jakby przeważały nad krajami europejskimi, tylko miały jeden mankament, jedną wadę, mianowicie w Chinach nie było systemu kapitalistycznego. Podobnie rzecz wygląda w starożytnym Rzymie. Gdybyśmy my mieli przeanalizować no, taki zbiorczy poziom rozwoju sił wytwórczych i produkcji w samym starożytnym Rzymie, no załóżmy w drugim wieku naszej ery, czyli w takim momencie kluczowym dla Cesarstwa Rzymskiego, tak pierwszy, drugi wiek naszej ery, i porównać to załóżmy z XI czy XII wiekiem, żeby po prostu no, te kraje, które wchodziły wcześniej w skład Cesarstwa Rzymskiego, porównać ile one produkowały w ramach jako Cesarstwo Rzymskie, a ile produkowały później. I najprawdopodobniej doszlibyśmy do wniosku, że w czasach Rzymu to było więcej produkowano, a jednak Rzym nie miał tej dynamiki i nie doprowadził do tej ekspansji ekonomicznej. Ani cesarz chiński, ani cesarz rzymski nie byli zainteresowani no, rozwojem tych stosunków ekonomicznych w swoich państwach. Dla nich jakby wystarczającym źródłem łupów była grabież, był podbój. No i możemy to analizować na przykładzie, no, mieliśmy właśnie, no, jeszcze w czasach Republiki Rzymskiej, czyli ten drugi wiek przed naszą erą, to jest ten okres dużych podbojów, wtedy to właśnie Rzym z takiego no, państewka skupionego głównie na Półwyspie Apenińskim, no to wtedy to Rzym staje się imperium. Wtedy to właśnie pokonuje Kartaginę, pokonuje tam, zobaczycie sobie no, mapę podbojów rzymskich, no to widzicie, że tam co kilka lat kolejna prowincja, podbijają właściwie cały basen Morza Śródziemnego. No, bezpośrednia konsekwencja dla samego Rzymu, no to była negatywna. To znaczy, ja mówię dla Półwyspu Apenińskiego, była negatywna. To znaczy, te podboje, które właśnie no, podbijano kraje, państwa, które były bogatsze od Rzymu. To też jakby powiedzieć. No. Splądrowanie Kartaginy, splądrowanie Grecji, splądrowanie jakichś innych regionów. Wszystko to doprowadziło po pierwsze do takiej dużego napływu no, materiałów. Po drugie, dużej no właśnie tych ilości niewolników. Te późniejsze no, różne wystąpienia powstania niewolników, oczywiście z najbardziej znanym nam powstaniem Spartakusa, to one właśnie wiązały się no, z tą taką rewolucją, która miała miejsce na Półwyspie Apenińskim, że po prostu no, państwo rzymskie w czasach Republiki wcześniej było to państwo opierające się na jakimś tak no, biednych chłopach, ale chłopach właścicielach. To ta no, podstawą gospodarki rzymskiej i podstawą armii rzymskiej było chłopstwo, które no, gospodarowało sobie tą ziemią i służyło w wojsku. No, w pierwszym wieku przed naszą erą, no to tutaj mamy no, masowy napływ niewolników, tworzenie gigantycznych właśnie tych gospodarstw
opartych na latyfundiach, które oczywiście w konkurencji ekonomicznej niszczyły te małe gospodarstwa. No, jednym słowem, no, nie rozwodząc się tutaj zbyt długo, no, bezpośrednią konsekwencją podbojów dla mieszkańców państwa rzymskiego, tych na Półwyspie Apenińskim, była nędza. Była nędza, więc to jest jakby ta rzecz, no, co odróżnia podboje w czasach starożytnych od podbojów kapitalistycznych. Owszem, w podbojach kapitalistycznych także to nie jest tak, że jeśli kraj kapitalistyczny łupi jakąś kolonię, to wszyscy, to biedacy też na tym zyskują, no. Ale jednak, analizując chociażby przykład zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji w drugiej połowie XIX, a zwłaszcza w XX wieku, no to jednak widzimy tutaj względną poprawę położenia mas pracujących w krajach, które łupią od takiego Rzymu, że tam one nie dość, że nic nie zyskują, to jeszcze tracą. No po prostu im bardziej ich kraj łupi inne kraje, tym warunki życia właśnie w tym na Półwyspie Apenińskim stają się gorsze. Dramatem państwa rzymskiego było to, że po prostu państwo rzymskie było tak silne militarnie, nie miało żadnego konkurenta. Nie było żadnego konkurenta ekonomicznego, z którym państwo rzymskie musiałoby konkurować. I właściwie bezpośrednie potrzeby wzbogacenia się można było realizować poprzez jakiś krótkotrwały podbój czy grabież kogoś tam. No, efekt jest taki, wystarczy spojrzeć sobie na sąsiadów państwa rzymskiego. No to w Afryce na południe od posiadłości rzymskich to mamy pustynię. Mamy tutaj tą granicę, załóżmy tam na Renie i Dunaju. No to owszem, tam mieszkają jakieś dzikie ludy, jacyś Germanie, jacyś Słowianie, militarnie całkiem sprawni, ale nie mają oni ani miast, ani nic takiego, żeby opłacało się właśnie prowadzić przeciwko nim wojny. No, nie ma z czego ich złupić. No, to samo jeśli chodzi o terytoria dzisiejszej Szkocji. No, jedynym wyjątkiem tutaj są te terytoria dzisiejszego Bliskiego Wschodu, gdzie rzeczywiście było tutaj realna konkurencja ze strony Persów, no ale nie na tyle duża, żeby to zmobilizowało Rzym do jakiejś takiej mobilizacji, zmiany państwa właśnie w kierunku modernizacji ekonomicznej. Więc to samo dotyczyło Chin i to właśnie sprawiło, że ani Rzym, ani Chiny nie powstał ten mechanizm, który nazywa się systemem kapitalistycznym. Jak to wyglądało w średniowiecznej Europie? No w średniowiecznej Europie to wszystko zaczyna się od rozpadu Cesarstwa Rzymskiego i najazdu różnych ludów barbarzyńskich, w wyniku czego Europa staje się podzielona na wiele różnych małych państewek. I ten stan rzeczy trwa dość długo. Dość długo, właściwie trwa do dzisiaj. No, oczywiście mamy tutaj tą Unię Europejską, która stara się jakoś ten stan przełamać, ale ogólnie takie rozdrobnienie dość małego kontynentu, jaki jest Europa, na mnóstwo, na kilkadziesiąt różnych państewek, z których to większość z tych państewek jest całkowicie samowystarczalnych, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe sprawy ekonomiczne, czyli produkcja żywności. To jest ważne, że koniec epoki rzymskiej, on wprowadził taki zły zwyczaj, że ten Półwysep Apeniński, a zwłaszcza miasto Rzym, to pasożytowało na całym imperium po prostu w ten sposób, że
Rzym ściągał biedaków z całego imperium, oni tam sobie żyli, no i żyli w nędzy. I żeby ich wyżywić, no to trzeba było sprowadzać zboże z innych prowincji imperium, między innymi z Egiptu. No to w średniowieczu tego nie było, no każde z tych państewek, małych państewek, czasami to były mikropaństewka, no jeśli mielibyśmy przeanalizować same Niemcy, ile tych różnych bytów politycznych było w samych Niemczech, w jakimś takim kluczowym momencie, no to tam chyba ze 200, jakieś każde poszczególne miasto, to inny byt polityczny, jakieś tam tego. A łącznie w Europie, ile tych bytów było, to naprawdę trudno policzyć, zwłaszcza, że to się cały czas zmieniało, cały czas były jakieś sojusze, cały czas no, ci ludzie, którzy śledzili serial Game of Thrones, no to mają mniej więcej pojęcie, oczywiście sam serial jest całkowicie fikcyjny, ale jakieś takie wyobrażenie na temat no, świata średniowiecznego, jako właśnie takiego świata no, rozdrobnionego, gdzie są właściwie cały czas jakieś ciągłe wojny, zmieniające się sojusze. No, jedna rzecz jakby była kluczowa, że rywalizacja między królami, rywalizacja między różnymi książętami, rywalizacja między hrabiami, między różnymi miastami. Wszystko to sprawiało, że no, nie było takiej sytuacji, jaka była w czasach Rzymu. To znaczy nie było nikogo, kto byłby w stanie przyjść i podbić całą Europę po prostu. Podbić całą Europę, zjednoczyć i tyle. No. Każdy z tych, no, czy jakieś poszczególne miasto europejskie, właśnie miasto państwo, czy jakiś poszczególny tam feudał, czy jakiś król, nikt nie był na tyle silny, żeby podbić Europę, zjednoczyć ją pod własnym butem. Efekt był taki, że ludzie mając świadomość jakiejś takiej swojej słabości, wiedzieli, no, że trzeba było znaleźć jakieś inne pole rywalizacji niż tylko rywalizacja militarna. Po prostu rywalizacja militarna prędzej czy później, no, konflikt między dwoma stronami no, prowadzi tylko do tego, że dwie strony się wykrwawią, a skorzysta na tym ktoś trzeci. Więc takie ciągłe wojny doprowadziły do jakiegoś takiej sytuacji no, w miarę pokojowej koegzystencji. Znaczy może pokojowej to jest złe słowo, tam nigdy nie było takiego pokoju, no, ale w każdym razie no, ludzie mieli świadomość, że istnieją inne państwa, inne armie. I to był właśnie ten mechanizm, czyli ta słabość militarna poszczególnych książąt. No bo to właściwie czy jakichś takich małych władców, no nie wiem, nawet jeśli mielibyśmy tam przeanalizować, no mówi się na przykład tutaj, no jedną z ważnych postaci dla rozwoju kapitalizmu w Polsce, no to był Kazimierz Wielki. On właśnie, jego chociażby wkład w rozwój kapitalizmu to jest sprowadzenie Żydów. To jest sprowadzenie Żydów do Polski, czyli tych Żydów, czyli ludzi, którzy no, mają tutaj te stosunki kapitalistyczne, jakąś lichwę, jakieś inne rzeczy, no, znają od... No, wtedy to już od tysięcy lat znali. No bo no, jak sobie przeanalizujemy to takie państwo właśnie Kazimierza Wielkiego, no to my widzimy, że to jest prawie dzielnica, no to trudno właściwie to nazwać państwem, no to jest no to co odziedziczył sam Kazimierz, no to jest mniej więcej terytorialnie pewnie 1/3 dzisiejszej Polski, no musiałbym spojrzeć na mapę, no ale to jest mały teren, owszem, on tam później troszkę tych terytoriów przyłączył, ale to było naprawdę małe państwo, no i właśnie Kazimierz kombinował w ten sposób, aha, no tutaj na północy są krzyżacy, są silni, nie zadzierajmy z krzyżakami. Tutaj na południu jest jakieś tam Czechy czy ktoś tam. Wszyscy silni, znaczy no tutaj ogólnie no to tamten, no te Czechy to są częścią tego no, Rzeszy Niemieckiej, no więc to nie ma co zadzierać z Rzeszą. No. Tu jeszcze jacyś Węgrowie, no w każdym razie silni sąsiedzi, więc Kazimierz kombinuje, no właściwie nikogo nie można podbić, to lepiej tutaj no, budować
budować twierdzę i się bronić, a samemu rozwijać gospodarkę. Nie chciałem mówić o Kazimierzu Wielkim, ale tak jakoś samo przyszło. Więc no, wracając do prostackiej ekonomii, no to oni tam przedstawiają właśnie taką sobie idealistyczną wizję wyspy, gdzie no, prędzej czy później narodzą się stosunki kapitalistyczne i prędzej czy później ludzie wchodzą ze sobą w jakieś tam relacje ekonomiczne, w jakąś wymianę, że oni sami wpadną na to, że może by stworzyć pieniądze, może by stworzyć jakiś bank i tak dalej, i tak dalej. No. No, na przykładzie Polski widzimy, no, że ludzie, jacyś tacy, no, którzy się tym zajmowali, nie wpadli na to. No. To była konkretnie decyzja króla, który po prostu uznał no, odgórnie. Ten proces został stworzony odgórnie, że jeśli Żydzi są prześladowani gdzieś tam na zachodzie, to my ich sprowadzimy i oni stworzą ten system bankowy w Polsce. No dobrze, no ale cały czas mówię o mechanizmach. Czyli mechanizm jest taki, że Europa jest podzielona na wiele różnych mikropaństwek. No i po prostu no, władcy, ci inteligentniejsi władcy, no to widzą, że bardziej opłaca się, no, w momencie, kiedy sąsiaduje się z kimś potężnym, to zamiast walczyć, lepiej handlować. To jest przykład Kazimierza Wielkiego, więc tyle jeśli chodzi o mechanizm, ale jeśli chodzi o konkrety, no to oczywiście no, ten kapitalizm narodził się w północnych Włoszech. No i w przypadku północnych Włoszech, tych różnych takich miast, takich jak Wenecja, jak Genua, jak Milan, jak Bolonia, no i tam możecie sobie spojrzeć na mapy, poczytać historię, tych miast oczywiście będzie więcej, no to no, ten termin, o którym ja tutaj cały czas mówię, czyli państwowy kapitalizm, to jest coś, co można właśnie zastosować do takich małych mikropaństw właśnie takiej Wenecji. W każdym razie, kontynuując moją polemikę z prostacką ekonomią, no to chciałbym powiedzieć, że a. zawsze kapitalizm jest organizowany przez państwo. Nie ma czegoś takiego jak, przynajmniej historycznie, no wy sobie oczywiście możecie tworzyć pewne modele teoretyczne, które oczywiście nigdzie realnie nie zaistniały. Ja mówię o historii. Jak analizujemy historię, nigdy nie było takiego elementu, który wy tutaj właśnie przedstawiacie w swoich głupich filmikach. Ale dobrze, więc mamy ten jeden element, to mamy element państwowy, czyli mamy jakiś tam organizm polityczny, niezależny, bo to jakby warto podkreślić, że wszystkie te miasta włoskie, one były niezależnie politycznie, one sobie tą niezależność polityczną wywalczyły, czy tam walcząc przeciwko jakimś książątom, jakimś królom, jakimś cesarzom. To jest tam długa, długa historia, nie chce mi się tego streszczać, ale dobrze, przechodząc do sedna. Więc mamy zawsze ten element państwowy, a druga rzecz kluczowa dla rozwoju kapitalizmu, bez której nie ma rozwoju kapitalizmu. I właściwie jeśli ja mówię o sobie, że jestem przeciwnikiem kapitalizmu, to mi właśnie chodzi o ten drugi element, bo on jest ważny, czyli kapitalizm to jest A. zawsze państwo, B. zawsze zbrodnia. Nie ma kapitalizmu, który powstaje bez zbrodni. Nie ma kapitalizmu, który powstaje bez jakiegoś miejsca, które można w sposób no, nieograniczony łupić, grabić, zabijać, wysysać właśnie z surowców i tak dalej. No i tutaj oczywiście wchodzimy w taką filozoficzną rozmowę, dyskusję niekończącą się, co było pierwsze, jajko czy kura, kura czy jajko. No pytanie jest, czy najpierw mamy do czynienia z rozwojem z kapitalistycznych stosunków produkcji w miastach włoskich, które to skłoniły inne miasto włoskie, mianowicie miasto Rzym, do tego, żeby podjąć temat krucjat, żeby rzucić hasło właśnie podbijamy Rzymie Świętą, czy też było na odwrót, że najpierw sobie papież rzucił hasło tworzymy, jedziemy plądrować Ziemię Świętą, a na tym plądrowaniu Ziemi Świętej rozwinął się kapitalizm. Więc tutaj poruszyłem nowe zagadnienie. Boję się rozwijać to zagadnienie, gdyż to zagadnienie samo w sobie jest dużym zagadnieniem, także ważnym z punktu widzenia no, marksizmu jako
marksizm, sam Marks ma tutaj duży wkład. Marks jako właśnie uczeń oświecenia ma swój wkład w antyklerykalny, więc wiadomo, że o krucjatach można mówić i mówić, ale ja tutaj chciałbym jakby analizować przyczyny ekonomiczne. Dlaczego w ogóle doszło do krucjat i co to takiego było? No bo oczywiście taka bajeczka o tym, że gdzieś tam ktoś tam wszedł do grobu Zbawiciela, to coś takiego to sobie oczywiście... my jesteśmy tutaj ludźmi poważnymi, tak mam nadzieję, przynajmniej ja chciałbym być i mam nadzieję, że wielu widzów, może poza kolegą Biernackim czy też Wichurą, to cała reszta to są ludzie poważni. I oczywiście tego typu tam bajeczki o tym, tak jak, nie wiem, dzisiaj mamy wojnę z terroryzmem. Wojnę z terroryzmem, czemu służyła ta wojna z terroryzmem? Jeśli dzisiaj kluczowym surowcem dla gospodarki kapitalistycznej jest ropa i Bóg czy Allah chcieli, że akurat tej ropy jest dużo w krajach zamieszkanych przez muzułmanów i akurat tam jest dużo właśnie wojsk amerykańskich i koncernów zachodnich, to logiczne jest, że gdzieś tam dochodziło do różnych konfliktów militarnych między właśnie światem zachodnim a światem arabskim czy też światem muzułmańskim. Taką bajeczką dla ubogich jest właśnie wojna z terroryzmem, bo my tam jesteśmy po to, żeby tutaj walczyć z terroryzmem. To jest jakaś tam, to jest ściema. Uważam, że tak samo ściemą była, nie wierzę w to, żeby papież podejmując decyzję o tym, że będziemy tutaj gromadzić rycerstwo z całej Europy i iść do Ziemi Świętej, że jemu rzeczywiście chodziło o tą Ziemię Świętą. Więc wystarczy znajomość wypraw krzyżowych, chociażby na poziomie nauczanym w szkole podstawowej, by wiedzieć, że oczywiście ten pretekst religijny był oczywiście tylko pretekstem. Tutaj raczej chodziło tutaj o ekspansję tego europejskiego feudalizmu kosztem konkurencji. Przykładem może być złupienie Bizancjum czy też Konstantynopola. Przykładem może być na przykład dla Francuzów był taki król Ludwik Święty, że Francuzi spojrzeli na mapę i zobaczyli, w sumie Tunezja to jest bliżej Francji niż Ziemia Święta, a to jest teren strategicznie ważny, na tyle strategicznie ważny, że kilkaset lat później w końcu Francuzi tą Tunezję podbili. Ale później wiele różnych państw feudalnych to właśnie wykorzystywało ten element religijny do ekspansji. Zresztą zostały zbudowane Hiszpania i Portugalia na bazie krucjaty. Także mamy tutaj przykład państwa krzyżackiego. W każdym razie jedna rzecz nie podlega dyskusji. Jest to fakt, a z faktami się nie dyskutuje, że ten system, jaki mamy w tej chwili na świecie, jest to system jakoś tam zapoczątkowany i mający ciągłość. Bo to jest ważne, że nawet jeśli my byśmy na siłę analizowali jakieś tam starożytne miasta i rzeczywiście mogli powiedzieć, że w takim Tyrze czy w jakimś tam innych miastach fenickich gdzieś tam znajdziemy stosunki kapitalistyczne, nie ma ciągłości, nie ma żadnego przełożenia na czasy współczesne. Natomiast te stosunki kapitalistyczne, które narodziły się w północnych, w miastach włoskich, gdzieś tam w X, XI, XII wieku, to są stosunki, które mają swoją ciągłość do dzisiaj. Tylko że wtedy ten kapitalizm, załóżmy, obejmował miasta włoskie, ewentualnie jeszcze miasta holenderskie, które też ten
ten punkt wyjścia do rozwoju kapitalizmu właśnie w tych krajach, no, w tych Niderlandach jest podobny, czyli też mamy to rozbicie dzielnicowe. No ale no co jest ważne? No w każdym razie no, wszystko zaczęło się tam, kapitalizm zaczął się w tych Włoszech i jakby kluczowy tutaj element to są krucjaty. No więc pierwsza rzecz, która jest kluczowa, no to jest to grabienie. Jest to grabież wszystkiego tam. Nawet jeśli byśmy dokonali jakiejś analizy historycznej tych miast włoskich sprzed krucjat, no to oczywiście już można by tam było znaleźć jakieś tam no, początki no, jakieś takiego prekapitalizmu. Podobno jakieś tam produkcji masowej, jakieś tam właśnie jakieś lichwy, coś takiego. No, ale no, tym takim elementem oczywiście decydującym była ta pierwotna akumulacja w postaci grabieży Ziemi Świętej, no i później tych bogactw, które napłynęły do Europy, ale one wszystkie płynęły przez Włochy. No i te miasta włoskie, mające przynajmniej w początkowym okresie krucjat monopol na transport między Ziemią Świętą a Europą, a także na handel między Ziemią Świętą a Europą, no to one później na tym tak się bardzo rozwinęły, że to właśnie, no warto to zrozumieć, towarzysze, że jeśli ja chciałbym handlować z moim sąsiadem i ja, no to pierwszy problem handlowania z sąsiadem jest taki, że jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko to, co ja mogę wyprodukować, on też jest w stanie wyprodukować i właściwie trudno byłoby znaleźć jakiś taki produkt, który ja mam, a on potrzebuje. No. Więc ten handel byłby utrudniony. No a nawet jeśli byśmy w końcu znaleźli coś, czym moglibyśmy handlować, no to by nie wymagało aż tak dużych inwestycji, żeby no, tworzyć jakieś wielkie halo i rewolucjonizować stosunki społeczne. W przypadku handlu między Włochami a Bliskim Wschodem, no bo mówiąc Ziemia Święta, no to mamy do czynienia tutaj oczywiście z tymi wszystkimi, no to jest przecięcie się szlaków handlowych, no jest to strategiczne miejsce, no nie ma to tak jak było, tak i jest do dzisiaj, no zresztą no względna potęga względna potęga państwowa tego pierwszego państwa żydowskiego, właśnie państwa Salomona, ona wynikała właśnie stąd, że sobie Salomon mógł pośredniczyć tutaj w handlu między Mezopotamią a Egiptem. No a w czasach krucjat, no to tam były też, można było pewnie spotkać jakieś towary indyjskie, może i towary chińskie, no wszystko to tam jakoś szło przez Persję. Także jakieś towary afrykańskie. Jednym słowem, no, dużo, dużo różnych szlaków handlowych. No, a Włosi to wszystko przejęli. No i żeby właśnie można było w pełni wykorzystać ten handel, no to oczywiście należało podjąć duże inwestycje w sensie budowy floty, ale także, no, i to jest kluczowe dla rozwoju tego systemu bankowego, no, że ponieważ mieli dużo cennego towaru do przewiezienia, no to już wtedy decydowali, że, no, że wycofują się z obrotu gotówką, znaczy gotówką w sensie jakimiś tam monetami, bo to monety to są dobre na terenie jakiegoś tam małego księstewka czy jakiegoś królestwa. Tylko z monetami jest ten problem, że ktoś może sobie przyjść i po prostu wam zabrać. No. Więc ci zaczęli wprowadzać jakieś weksle na zasadzie, że my wam tutaj wypisujemy weksel taki i taki, a wy sobie tam zrealizujecie ten weksel u naszego kumpla gdzieś tam na drugim końcu świata. Niezależnie od tego, czy przed tą epoką znajdziemy jakieś stosunki kapitalistyczne, czy nie, ja nie chcę tutaj w sposób definitywny mówić, że nie było stosunków kapitalistycznych przed tym okresem, no to jednak no, z punktu widzenia obrotu pieniężnego można powiedzieć, że ten wynalazek, jakim jest pieniądz papierowy, no to to jest dopiero wynalazek tej epoki. No jakby no, pieniądz papierowy no,
rewolucjonizuje to wszystko. No bo no do tej pory no to po prostu no handel zawsze no wiązał się z dużym ryzykiem, że no po prostu po drodze można było zostać napadniętym, zabitym i tak dalej. No w momencie, kiedy pojawiły się te weksle, no to właściwie handel stawał się dużo bardziej bezpieczny. No i oczywiście można byłoby sobie zadać pytanie teoretyczne. Czy system kapitalistyczny, czy powstanie tego pieniądza papierowego, tych takich dużych transakcji handlowych, tego wszystkiego, co się rozwinęło, bo to należałoby zrobić oddzielny filmik, który by po prostu analizował rozwój wytwórczości w tych północnych Włoszech. Więc pytanie jest jakby to czysto alternatywne i teoretyczne. Czy to mogłoby powstać bez grabieży Ziemi Świętej, bez powstania tej takiej europejskiej kolonii? Bo jeśli my mówimy o Ziemi Świętej, to mam na myśli to Królestwo Niebieskie, które było de facto takim kondominium europejskim. Że nie, trudno powiedzieć, że była to kolonia włoska, francuska czy niemiecka, tylko po prostu to zresztą widzimy na tych różnych filmach dotyczących krucjat, no, że tam oczywiście były konflikty między tymi zakonami rycerskimi, które to konflikty często nakładały się na różnice narodowościowe, ale jednak oni otoczeni przez świat muzułmański, no tutaj trzymali się razem, bo wiedzieli, no, że jeśli muzułmanie wejdą, to oni wszystkich wyrżną po równo. Pytanie stawiam, czy mogły takie stosunki kapitalistyczne powstać bez krucjat? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. No, historia jest taka, że te krucjaty były tym warunkiem kluczowym. Czyli były kluczowym, więc nie ma co szukać odpowiedzi, gdyż po prostu historia daje nam odpowiedź, że po prostu no, taka jest ta historia. Historia jest taka, że po prostu no, złupienie Ziemi Świętej i następnie zainstalowanie się w Ziemi Świętej, tworząc tam taki system kolonialny, takiego apartheidu, właśnie, no jest to pierwszy taki system, no później oczywiście no, na dużo, dużo większą skalę ten system będzie wprowadzany w Nowym Świecie. No i w przypadku grabieży dwóch Ameryk, to już jest jakby sprawa oczywista, no, że sprawą oczywistą jest, jak bardzo powstanie kapitalizmu, jak ważne miały one tutaj dla powstania kapitalizmu. I to jest ciekawe, że jeśli weźmiemy sobie manifest komunistyczny, to właśnie Marx mówi, że tutaj kluczowym elementem dla rozwoju systemu kapitalistycznego są właśnie wielkie odkrycia geograficzne, czyli to podbicie Ameryki. To później właśnie no, taka analiza historii gospodarczej Europy pokazuje, że tak, no rzeczywiście tym takim przełomem jakościowym jest odkrycie Ameryki, ale takim przełomem na skalę regionalną, przynajmniej na skalę włoską, gdzie już tutaj widać jakieś pewne zależności kapitalistyczne, no to właśnie mamy tą Ziemię Świętą. No dobrze, czyli to, co do tej pory powiedziałem, to jest mniej więcej powszechnie znana historia. No w każdym razie w podręcznikach do historii mamy przedstawiany ten rozwój miast greckich, znaczy miast włoskich, rozwój ekonomiczny, tutaj tych różnych stosunków kapitalistycznych. Więc przejdźmy teraz do drugiej kwestii, która też jest powszechnie znana, ale o której jednak tak się nie dyskutuje, a w każdym razie nie dyskutuje się w tym kontekście dla nas interesującym. Jeśli więc mówimy, że kluczowym elementem dla rozwoju europejskiego, a więc światowego kapitalizmu, były krucjaty, no to można by sobie zadać pytanie, a kto te krucjaty organizował i dlaczego? Czyli mamy tutaj pytanie o rolę Kościoła katolickiego w rozwoju światowego kapitalizmu. No i poprzez no, różne reformy, które w tym Kościele katolickim się dokonywały. Więc jak wiadomo, no to Kościół katolicki istnieje no, mniej więcej 2000 lat, no oczywiście troszkę krócej.
No, ale warto podkreślić i warto zrozumieć, zwłaszcza katolicy polscy, którzy no, interesują się tematem, no to jasno należy podkreślić, no, że przez pierwsze tysiąclecie, a w każdym razie przez pierwsze kilkaset lat po śmierci Chrystusa, no to te chrześcijaństwo w Europie, ono wyglądało zupełnie inaczej niż ono wygląda dzisiaj. I no, stawiam tutaj tezę, nie wiem, czy ktoś przede mną ją stawiał. Jeśli tak, to proszę tutaj o informację. No, w każdym razie wszystkie te reformy, które miały miejsce w Kościele katolickim, przede wszystkim najważniejsza reforma ze wszystkich reform możliwych, jakby grzech pierworodny wszystkich zbrodni Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o społeczeństwo, no, czyli no to celibat. Celibat jako taki został wprowadzony dopiero, kiedy? Kiedy został wprowadzony celibat? No właśnie wtedy, kiedy na terytorium Półwyspu Apenińskiego zaczęły rozwijać się stosunki kapitalistyczne. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że wcześniej, kiedy tych stosunków kapitalistycznych nie było. No tutaj no, miałem krótką rozmowę z Bruno. No, Bruno właśnie twierdzi, że tam w Wenecji to te stosunki kapitalistyczne to jest właśnie tam X wiek, jakoś tam koniec X wieku. To jest właśnie ten moment, kiedy zaczyna się tutaj cała ta reforma Kościoła katolickiego i wprowadzanie celibatu. Należałoby sobie zadać pytanie, czy można było w sposób skuteczny plonrować Ziemię Świętą, gdyby nie istniały zakony rycerskie. A zakony rycerskie, więc to jest ten właśnie temat jakby kluczowy tutaj, no to mamy do czynienia właśnie z mężczyznami, którzy potrafią walczyć, którzy tam składają śluby właśnie celibatu. No, jakby to jest kluczowe. No, tym oni się różnią od jakichś tam zwykłych rycerzy, że nie wchodzą w związki małżeńskie. I to jest jedna z przyczyn ich potęgi militarnej, potęgi organizacyjnej, potęgi finansowej. Jeśli my nie rozumiemy tych przyczyn, dlaczego zakony rycerskie były poważne, no to jak patrzymy sobie na losy wojen polsko-krzyżackich, nie wiem, w czasach Jagiełły, no to my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tu chodzi. No bo tak pokazuje się małym dzieciom jakąś tam właśnie mapę i tak pokazuje, no tutaj Polska i Litwa, a do tego jeszcze jakieś tam w sojuszu z jakimiś Tatarami. No to te dziecko patrzy, kurde, no taka jest ta Polska i Litwa. No. A później pokazuje, no i Polska i Litwa walczyła z Niemcami. Z Niemcami, z Krzyżakami, no bo to jest często tak, że ludzie to tak stosują zamienie, bo Niemcy, Krzyżacy, no właśnie, jeśli ktoś nie mówi wprost, że chodzi tutaj o zakon krzyżacki, no to później takie dziecko się zastanawia, no i to jest to wielkie zwycięstwo, przecież ten zakon krzyżacki to jakiś mały prysz, przecież wielkie państwo polsko-litewskie to powinno to rozjechać w trymiga. Więc dopiero później, kiedy człowiek zrozumie, jak funkcjonowały zakony rycerskie, a równocześnie jak funkcjonowała tam, nie wiem, pospolite ruszenie szlachty w Polsce, no to wtedy rozumie no, całą efektywność społeczeństwa feudalnych, no to no, to łupienie w sposób feudalny miało pewien taki grzech pierworodny, pewien problem, mianowicie wyobraźmy sobie, że jest sobie jakiś król. No i ten król, dobra, na przykład taki, nie wiem, jak mu tam, Wilhelm Zdobywca. Więc Wilhelm Zdobywca sobie mówi, dobra, to ja sobie podbiję Anglię. No to on sobie podbija tu Anglię, bierze swoich ziomków, jadą do tej Anglii, tam jest bitwa pod Hastings, wygrywają tą bitwę, no i w pewnym momencie, no to on musi się coś podzielić z tymi ziomkami. On mówi, dobra, no to wy tutaj, którzy uczestniczyliście w bitwie pod Hastings, każdy z was dostanie troszkę tej angielskiej ziemi, każdy z was dostanie tytuł szlachecki. Czyli no, ten Wilhelm Zdobywca chciał podbić Anglię, wziąć dla siebie całą Anglię,
ale jak już tą Anglię podbił, no to nagle się okazuje, że on dla siebie coś tam wziął, a całą resztę musiał oddać szlachcie. Czyli no, to grabienie w sposób feudalny jest mało efektywne dla człowieka, który to grabienie organizuje. No bo wiadomo, że bardziej efektywny byłby mechanizm właśnie taki, jaki zorganizowano w Ziemi Świętej, czyli zamiast wysyłać jakichś indywidualnych rycerzy, którzy by pojechali do Ziemi Świętej i by tą Ziemię Świętą podbili, a później no, każdy by chciał wziąć kawałek ziemi dla siebie, no i wtedy, i oczywiście każdy by chciał mieć tą ziemię tam, gdzie jest i Chrystus, no i te i Betlejem, i Nazaret, i jakieś inne takie. Więc oczywiście między sobą by się zaczęli tłuc w nieskończoność. Więc wymyślono lepszy system, że po prostu no, zamiast robić tą indywidualną grabież, no to zrobimy taką grabież kolektywną, niech po prostu będzie to zorganizowane przez zakony rycerskie. Te zakony rycerskie, ci zakonnicy, oni będą ryzykować własne życie, będąc tam, ale oczywiście cała mamona, cały zysk z tego interesu, no to idzie dla papieża. Największa zaleta zakonów rycerskich była taka, że była to po prostu regularna armia i tak jak regularna armia w każdej chwili może być wzmacniana o nowe zaciągi, po prostu jeśli dojdzie do jakiejś bitwy, jakiejś masakry, ilość tam ludzi zginie, no to można od razu no, we współczesnej armii po prostu przerzucić się jakiś tam rekrutów z jednego miejsca do drugiej i uzupełnić lukę. No w przypadku Europy średniowiecznej, no to po prostu no, jak trzeba było, no to tam papież wzywał do kolejnej krucjaty, czy też jeszcze zanim nie było krucjat, to między krucjatami po prostu co jakiś czas szukał frajerów, żeby po prostu, no, jak brakowało mięsa armatniego, no to po prostu tam wystarczyło w kościołach tam potrąbić. Szukamy frajerów, którzy byliby tutaj no, chętni zginąć. To też mamy to do czynienia z całą tą hipokryzją i tej no, odpuszczenia grzechów, tej wojny świętej, całego tego dżihadu. Nieważne kim jesteś, nieważne ile osób okradłeś, zabiłeś, zgwałciłeś i tak dalej, pojedziesz do Ziemi Świętej, wstąpisz do zakonu, będziesz służył papieżowi, no to wtedy te grzechy będą ci odpuszczone. Więc ja pamiętam z czasów szkolnych, w podstawówce, jeszcze wtedy komunistą nie byłem, nie interesowałem się też chyba specjalnie towarzyszem Stalinem no ja pamiętam, że ja się zastanawiałem, no znaczy nie wiem, czy się zastanawiałem, teraz się zastanawiam, nie wiem, czy wtedy się zastanawiałem, no ale nad kwestią, no jest taki temat w podręcznikach do historii, przynajmniej był, to jest konflikt cesarstwa z papiestwem, więc mianowicie no, ten Watykan istniejący w Europie no już wtedy dobre 1000 lat, no. No to przez pierwsze 1000 lat ten Watykan był słaby i po prostu no, zanim nie zaczął powstawać we Włoszech kapitalizm, zanim Watykan się nie zreformował, nie wprowadził celibatu, nie wprowadził zakonów rycerskich i zakonów zwykłych, o których później opowiem, no to oczywiście wtedy, no, w czasach na przykład Karola Wielkiego, no to nie było jakiejkolwiek tutaj mowy o tym, żeby papież był jakimś równorzędnym tutaj partnerem dla cesarza. Ta sytuacja zmieniła się, no towarzysz Stalin miał kiedyś powiedzieć w sposób ironiczny, taki pogardliwy dla papiestwa, a ile ten papież ma dywizji? No więc właśnie trzeba podpowiedzieć, no, że w czasach wypraw krzyżowych papież miał dużo dywizji. Te dywizje były na tyle dobre, że właściwie no, operowały zarówno w Ziemi Świętej, jak i na terenach współczesnych, znaczy dawnego państwa krzyżackiego, jak i na Półwyspie Iberyjskim. Wszystko to było możliwe dzięki pewnym reformom, które nastąpiły w Kościele katolickim. A to, co mnie interesuje, to nie sam fakt tych reform, tylko przyczyny tych reform. Jakby to jest kluczowe. A przyczyny moim zdaniem są takie, że po prostu no, wiadomo, że papież rezyduje we Włoszech,
we Włoszech zaczął widzieć stosunki kapitalistyczne. To znaczy, to oczywiście kolejni różni papieże, którzy się tam wychowywali w tych stosunkach kapitalistycznych, no, którzy po prostu, polecam tutaj oczywiście dwa seriale dotyczące Bordziów. Jeden to się chyba nazywa Rodzina Bordziów, drugi to Bordzia, czy jakoś tak. No, są dwa seriale, oba dobre. One dotyczą, to prawda, rzeczywistości troszkę późniejszej. No ale w tych, zresztą ci Bordziowie to akurat byli Hiszpanami, no ale ja tutaj mówię o tych wcześniejszych papieżach, którzy tam pewnie byli Włochami, więc oni zaczęli się wychowywać w tych miastach włoskich, zaczęli widzieć te stosunki kapitalistyczne, zaczęli myśleć w sposób kapitalistyczny, po prostu zaczęli być chciwi i się zastanawiać, no dobra, wszystko dla kasy, bo to jakby człowiek, który raz dostanie tego bakcyla kapitalistycznego, no to później już cały czas myśli tylko kwestiami finansowymi, ekonomicznymi. No i tam oczywiście w tym chrześcijaństwie mamy kilka różnych odłamów chrześcijaństwa. Mamy ten późniejszy odłam chrześcijaństwa, protestantyzm. On nas tu nie interesuje, no ale ciekawe jest tutaj porównanie prawosławia z katolicyzmem. Czyli prawosławie rozwijające się, zwłaszcza w późniejszej, w dzisiejszej Rosji, czyli w tym miejscu, gdzie te stosunki... Oczywiście, jakby tutaj punktem wyjścia jest Bizancjum. Gdzie oczywiście mieliśmy do czynienia z rozwiniętymi tutaj stosunkami towarowymi, ale jednak nie doszło do powstania tego systemu kapitalistycznego. Sądzę, że było blisko. Gdyby Bizancjum nie miało tych problemów politycznych, jakie mało, gdyby nie zostało tam podbite, to być może historia by się skończyła inaczej. W każdym razie historia jest jaka jest. Efekt jest taki, że duchowni zaangażowani czy podporządkowani papieżowi rzymskiemu muszą przestrzegać celibatu, a prawosławni mogą mieć żonę. Więc oczywiście z punktu widzenia relacji czysto ludzkich, wszystkie odłamy chrześcijaństwa są bardziej ludzkie niż katolicyzm, bo ten katolicyzm, który wymusza na tych księżach celibat, to jest tutaj przyczyną iluś różnych patologii. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia oczywiście z tym filmem Braci Sekielskich, jeszcze mamy film Claire. Ja zaś obejrzałem zupełnie w sposób niepolityczny, nie spodziewałem się, oglądając serial, że natrafię na jakieś treści polityczne. Po pierwsze, serial amerykański Ray Donovan, polecam, tam też jest jakby wątek pedofilii w amerykańskim kościele katolickim. Jak i serial, który obejrzałem dosłownie kilka dni temu, pierwszy sezon serialu Detektyw, tam z tym Woody Harrelsonem i Matthew McConaughey. I tam też jest wątek pedofilii w kościele katolickim. Ale przeanalizujmy troszkę tą hierarchię kościoła katolickiego. Ten kościół katolicki organizujący krucjaty, a dzisiejszy kościół katolicki, to są jednak troszkę inne instytucje. Wtedy o potędze kościoła decydowały przede wszystkim zakony. Więc mamy z jednej strony tę siłę zbrojną w formie zakonów rycerskich. I to jeszcze raz powtarzam, to jest naprawdę, tam specjaliści wojskowości mogą się wypowiedzieć, ale wystarczy tutaj spojrzeć chociażby szkoda poruszać temat, wszędzie tam, gdzie te zakony rycerskie wchodziły w jakieś konflikty, to oczywiście mając do czynienia z równorzędnym przeciwnikiem, i w Hiszpanii, i w Jerozolimie, i w ogóle na tej Ziemi Świętej, te konflikty wygrywały.
załóżmy konflikt z państwem polsko-litewskim został przegrany, ale został przegrany tylko dlatego, gdyż no, państwo polsko-litewskie posiadało no, tutaj środki dziesięciokrotnie większe. No. Więc to też jest jakby troszkę wstyd dla państwa polskiego, że... No, że no, znaczy, może nie wstyd, no, jak się wytłumaczy, czym były zakony rycerskie, że właściwie zakony rycerskie mogły werbować swoich rycerzy no, w całej Europie, czyli Jagiełło nie walczył z jakimś tam małym państewkiem na Mazurach, tylko z wielkim tutaj no, instytucją podporządkowaną Watykanowi, no to wtedy oczywiście to jest inna bajka. No, problem jest taki, no, że Polska, kraj katolicki, gdzie jeszcze ta edukacja jest robiona w sposób katolicki, gdzie no, za wszelką cenę chce się oderwać z jednej strony złych krzyżaków, z drugiej strony dobrego papieża i przedstawiać zwycięstwo nad tymi złymi krzyżakami jako no, wielkie zwycięstwo. No nie, no tak się nie da. No. Jeśli my oderwiemy zakon krzyżacki od papiestwa, no to mamy małe państewko i po prostu jest to wstyd dla państwa polsko-litowskiego, że tak długo musiał się męczyć z takim karłem. No dobrze, bo tak gadam i gadam, no trudno przerwać, zwłaszcza, że temat ciekawy. No, należałoby tutaj przeanalizować taką historię, która to historia ma wiele różnych interpretacji, ale najprawdopodobniej żadna z tych interpretacji nie jest dobra. Dopiero musiał przyjść towarzysz Michał i tutaj wyjaśnić temat. Więc mamy oczywiście kwestię no, rozwiązania zakonu templariuszy. Więc zakon templariuszy, no to był to zakon francuski, właśnie, który wysyłał rycerzy francuskich do Ziemi Świętej. No i oczywiście był to zakon, który, tak jak inne zakony, taki zakon templariuszy, dorobił się niezłej kasiory na grabieniu, a równocześnie najpierw grabież, czyli grabież oczywiście przez cały czas, a później także handel z, no właśnie, z resztą świata. Więc tutaj w pewnym momencie doszło do konfliktu między królem francuskim a zakonem templariuszy i po prostu no, król francuski, tam chyba Filip Piękny, no to uznał, no, że w sumie to oni mają tyle kasy, że można ich o coś tam oskarżyć i przejąć ich mamonę. Więc jakiś czas temu karierę robiła taka książka Kod Leonarda da Vinci, czy też Kod da Vinci. I tam była inna analiza no, tego wydarzenia, mianowicie taka, że ci templariusze to w tej Ziemi Świętej tam znaleźli jakieś cuda niewidy, jakąś tam krew Chrystusa, czy co tam. No w każdym razie coś tam związanego z Chrystusem, no, że oni byli święci i że oni tam... To chodziło o potomka Chrystusa, że oni tam znali tą historię właśnie, że Chrystus miał żonę, Marię Magdalenę i jakieś tam dzieci i tak dalej, i tak dalej. No, więc na bazie tego procesu on stworzył jakby całą inną teorię. No, ja tutaj nie będę się specjalnie rozwodził. Dla mnie sprawa ma charakter czysto finansowy, po prostu no... ci mają kasę, no to trzeba im tą kasę zabrać, więc na zasadzie po prostu no, dorobili się na kradzieży. Nic nie ma prostszego, jak po prostu ukraść kasę złodziejowi. No. Więc to zrobił ten król Filip Piękny. Ale co nas interesuje w tej historii? Nas interesują oskarżenia pod adresem tych templariuszy, więc on ich tutaj oskarżył o wszystkie różne możliwe zboczenia seksualne, przede wszystkim o homoseksualizm, ale też tam różne formy pedofilii. Z tej historii można wyciągnąć taki wniosek, że właściwie no, to, co dzisiaj ujawnia Sekielski i mówi: o, jaki ja jestem super fajny gościu, ujawniłem tutaj no, różne zboczenia w kościele katolickim sprzed kilku lat i ja jestem super gość, no, bo nikt wcześniej o tym nie wiedział. No, no nie, no to mamy już jakby, no, ten problem był rozpatrywany już w czasie procesu templariuszy i w dodatku ci templariusze, no to właśnie pod zarzutem homoseksualizmu, czy tam jakichś tych innych rzeczy, no to oni tam
potraktowano ich ostro, to trzeba powiedzieć. Tam oni zostali chyba paleni na stosie, torturowani i tak dalej, i tak dalej. Wniosek jest taki, nie wiem, czy jest to wniosek całkowicie adekwatny, czy można taki wniosek wysunąć, ale mi się wydaje, że reforma w Kościele katolickim, która była spowodowana występowaniem stosunków kapitalistycznych we Włoszech, gdzie właśnie ten Watykan był. I to się pokrywa, to się pokrywa historycznie, to takich przypadków nie ma. To Antoni Macierewicz wie doskonale, że to nie jest przypadek. No, jeśli Kościół katolicki istnieje 2000 lat i akurat reforma zbiega się w czasie wtedy, kiedy we Włoszech następują relacje kapitalistyczne, to nie może być przypadek. I co jest jakby główną tutaj osią tej reformy? Chodzi o to, żeby po prostu, wiadomo, przecież papieże to nie są głupi. Oni wiedzą, że człowiek to ma swoje popędy i trzeba te popędy realizować, więc nie można z popędem seksualnym, jest jak z rzeką, jeśli my chcemy postawić tamę, to ta rzeka po prostu popłynie w innym kierunku. No i jeśli po prostu zablokuje się tą możliwość tutaj urzędnikom Kościoła katolickiego. Mówimy o całości, mówimy o mnichach, o tych zakonach rycerskich, o jakichś księżach, o wszystkich ludziach, którzy właśnie są tutaj objęci tym celibatem. Celibatem, czyli dokładnie zakazowi wchodzenia w związki małżeńskie z kobietami, który później został rozciągnięty po prostu na zakaz stosunków seksualnych w ogóle, z kobietami. Więc tak to oficjalnie wygląda, że każdy człowiek, który chce zostać urzędnikiem, funkcjonariuszem Watykanu, czy tam chociażby w podlegającej tutaj parafii gdzieś tam blisko, to on już jest funkcjonariuszem Watykanu i on musi złożyć śluby czystości. Śluby czystości w praktyce jakby, chodzi tutaj o śluby czystości wobec kobiet. Dlaczego wobec kobiet? To kobiety są niebezpieczne, gdyż kobiety mogą zajść w ciążę. Ale równocześnie autorzy tej reformy, moim zdaniem nie byli głupi i w pełni sobie zdawali sprawę z faktu, że jeśli my zabronimy mężczyznom uprawiania seksu z kobietami, to po prostu oni będą wyładowywać swoje potrzeby seksualne w inny sposób. I moim zdaniem to nie jest jakiś efekt uboczny celibatu, tylko to jest odgórna polityka Kościoła katolickiego, że po prostu Kościół katolicki z przyczyn kapitalistycznych, z przyczyn właśnie tej akumulowania bogactwa, które jest jakby trwa przynajmniej od tej reformy celibatu, być może od początku, ale wydaje mi się, że jakby tym punktem kluczowym od momentu, kiedy powstał system kapitalistyczny, kiedy powstają banki włoskie, kiedy banki włoskie zaczynają akumulować kapitał, to i Watykan zaczyna akumulować kapitał. On tutaj rywalizuje z bankierami miast włoskich o to, kto tutaj będzie lepiej grał w tym systemie kapitalistycznym. I moim zdaniem hierarchia, wysoko postawiona hierarchia Kościoła katolickiego, ona sama namawia i preferuje właśnie taki typ seksualności wśród funkcjonariuszy swojej instytucji, żeby oni byli tacy samowystarczalni, tacy autarkiczni, tacy jak Korea Północna, że po prostu mogą się odciąć od świata zewnętrznego. A więc należy prowadzić stosunki właśnie seksualne, które nie wydają potomstwa. I dlatego właśnie mamy tak bardzo rozpowszechnione tutaj stosunki seksualne w Kościele katolickim, a także stosunki pedofilskie z małymi dziewczynkami. A więc to wszystko, co zostało opisane, pokazane w filmie Sekielskiego. W każdym razie, towarzysze, ja Was zachęcam zainteresowaniem się sprawą templariuszy, bo jakby ten proces templariuszy francuskich, on pokazuje, że tam właściwie wszyscy ci templariusze, to nie jest tak, jak stara się nam tutaj przedstawić Sekielski w tym filmie o polskim kościele katolickim, że jest tam kilku, załóżmy, jakichś tam zboczeńców, a cała reszta to kryje, to nie wie, to coś tamtego. Nie, jakby ten
proces templariuszy francuskich, on pokazuje, że to jest wszystko jedna wielka taka zboczona mafia. No dobra, towarzysze, jestem zmęczony. Tak jak się spodziewałem, tak też ten cykl poświęcony państwowemu kapitalizmowi będzie rozciągnięty na kilka odcinków. Ale kończąc wątek celibatu, no to oczywiście teraz, kiedy pojawił się ten film i tam no, po raz kolejny gdzieś tam w kościele katolickim odżywa wątek, czy kościół katolicki powinien znieść celibat, czy nie znieść celibat, no jakby no, Polacy, którzy wypowiadają się na ten temat, no do momentu, do którego oni nie zrozumieją, że pojawienie się celibatu było, no to nie ma nic wspólnego jakby z kwestiami wiary, tylko jest to po prostu kwestia ekonomiczna, wynikająca z faktu, że zaczęły powstawać stosunki kapitalistyczne i Bank Watykański stał się aktywnym uczestnikiem tego rozwijającego się europejskiego kapitalizmu i po prostu no, tym skuteczniej ten Watykan mógł akumulować kapitał, im bardziej był w stanie tutaj no, nakładać te takie ograniczenia na swoich funkcjonariuszy poprzez zakaz właśnie dziedziczenia majątku, no bo do tego to się sprowadza celibat, więc to nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia ekonomiczna, to jest tak naprawdę kwestia kapitalizmu, więc no, często jest tak, że kiedy my widzimy no, tych różnych księży, czy też byłych księży, którzy no, mówią o tym, no, o różnych patologiach, no to właściwie no, każdy były ksiądz, no, mamy dwóch byłych księdzów no, z różnych stron barykady politycznej. Mamy załóżmy Międlara, człowiek, który totalnie daleko i totalnie nie polecam. Z drugiej strony mamy Romana Kotlińskiego, który siedzi w więzieniu. No oni wszyscy jakby jak jeden mąż, każdy mówi o tych różnych plagach, przede wszystkim mających charakter seksualny w kościele katolickim, które by wskazywały, że to nie jest wypadek od reguły, znaczy tam jak to się mówi, wypadek od reguły, nie, tylko to jest po prostu reguła. Reguła jest taka, że w czasie tego no, szkolenia, no to po prostu im się no... No po prostu wkłada do głowy na zasadzie, wszystko mówi, coś w tym rodzaju. Jak już musicie ruch, róbcie to tak, żeby nie było potomstwa. No dobrze, no żeby ten cykl, żeby to był w ogóle cykl, żeby mi się chciało kontynuować, to może zapowiem następne odcinki. Więc no, ten państwowy kapitalizm, o jakim ja mówię, no to no, nie wiem, czy to przedstawiłem. No, mam nadzieję, że zarysowałem przynajmniej troszkę, no, ale że mamy te kilka etapów europejskiego kapitalizmu i o ile załóżmy pierwszą formą takiego państwowego kapitalizmu w czasach średniowiecznych, to są te miasta włoskie, I tutaj rzeczywiście możemy już mówić o kapitalizmie, o tyle jeszcze w ramach całej tej średniowiecznej Europy, załóżmy no, w tamtych czasach, nie wiem, XI, XII czy XIII wiek, no to my nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z kapitalistyczną Polską. Nawet jeśli gdzieś tam w jakimś mieście coś tam, jakieś początki handlu czy coś zaczęły się rodzić, no to oczywiście no, no same państwo jako takie miało zupełnie inny tutaj charakter. Więc w średniowieczu, mniej więcej do wielkich odkryć geograficznych, no to ten kapitalizm państwowy, kapitalizm w ogóle, no bo to kapitalizm zawsze jest państwowy, zawsze to wam towarzysze starałem się przekazać, że kapitalizm państwowy, no to mamy tutaj w tych republikach kupieckich. Następny etap, no to właśnie będzie temat na drugi odcinek, jeśli to kiedyś nastąpi, no to opowiem o właśnie takim państwowym kapitalizmie w wykonaniu królów. Więc tutaj no, przykładem może być Francja Ludwika XIV w czasach tak zwanego Kolberta, który to właśnie no, mamy do czynienia z zorganizowaniem systemu kapitalistycznego, no właśnie w taki sposób, no, że co zrobić, żeby ten system kapitalistyczny we Francji się rozwijał, ale w taki sposób, żeby to
no, korzystała na tym korona francuska i ewentualnie francuska, rodząca się francuska burżuazja. Więc jakby no, głównym tutaj celem Colberta było przede wszystkim była rywalizacja z innymi mocarstwami, innymi krajami europejskimi. Przede wszystkim z Anglikami i tam z tymi wszystkimi, które sąsiadują z Francją. No więc mamy tutaj już no, dla kogoś, kto mówi, że kapitalizm, początek kapitalizmu to jest wolny rynek, wolna konkurencja i tak dalej. No nie, nie. No, mamy zupełnie jakby inną logikę. No, to, co motywowało rozwój europejski, francuskiego kapitalizmu, przynajmniej w XVII wieku, to właśnie no, wszystko, ale nie wolny rynek. No i w końcu być może w drugiej części, albo też w trzeciej części, jeśli tego nie połączę w jedność, no to wtedy będzie państwowy kapitalizm w wersji imperialistycznej i tak jak załóżmy ta rywalizacja między mocarstwami w XVII wieku, na polu ekonomicznym to była rywalizacja organizowana przez królów, to oni mieli gdzieś tam, znaczy może nie tyle Ludwik XIV, co ludzie na jego dworze, co ten Colbert właśnie słynny i jacyś inni ludzie, na pewno bardzo, bardzo tutaj inteligentni, no to w każdym razie inicjatywa kapitalistyczna szła od góry. No. To w momencie etapu imperialistycznego, który gdzieś tak można by pewnie no, ustalić gdzieś tak w drugiej połowie XIX wieku, no załóżmy od roku 1870. No taką, ten taki podział jest sztuczny, no pewnie można troszkę wcześniej, troszkę później, no ale chodzi tutaj o tą zmianę jakościową, kiedy to no, ta inicjatywa ekspansji imperialistycznej już nie idzie od góry, to znaczy, że to król chce coś podbić, król chce coś zbudować i to nie wiem, tak jak ten Colbert, to on decydował o tym, że należy tworzyć stocznie, że należy tworzyć manufaktury i tak dalej, tylko właśnie no, to, co motywowało ekspansję ekonomiczną pod koniec XIX i na początku XX wieku, to już interesy oddolne właśnie tych wielkich europejskich korporacji, no tych korporacji, które oczywiście chce wspierać partia Razem z Piotrem Ikonowiczem. Zaczęliśmy tutaj od wojny w Iraku. No to wojna w Iraku jest właśnie przykładem na to, jak to interesy zachodnich, przede wszystkim amerykańskich korporacji naftowych, były czynnikiem decydującym w wybuchu wojny w Iraku. No, polecam taki film, który był tego no, sprzed pół roku mniej więcej, film o wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych z czasów Busha, niejakim Dicku Cheneyu. Film się nazywa Wice i tam jest dokładnie właśnie pokazane w tym filmie kulisy wojny w Iraku. Na potrzeby tego wykładu podzieliłem ekspresowo tysiącletnią historię stosunków kapitalistycznych na trzy etapy. Pierwszy etap Republiki Kupieckie w północnych Włoszech. Drugi etap, no takie właśnie monarchie typu Ludwik XIV. Trzeci etap państwa imperialistyczne funkcjonujące do dzisiaj. We wszystkich tych trzech etapach element władzy państwowej jest kluczowy dla rozwoju kapitalizmu. Dlatego no, wszyscy ci ideolodzy systemu wolnorynkowego, którzy pomijają ten element państwowy, no to oczywiście są ignorantami. No i także no, ta teoria Cliffa, no, która właśnie tworzy jakąś taką sztuczną opozycję, mówiąc, że albo tutaj prywatny kapitalizm, a w Związku Radzieckim państwowy kapitalizm. Nie, państwowy kapitalizm zawsze był i zawsze będzie państwowy. Pozdrowienia, towarzysze.